torcik? Trościzna. Upiekłam w swojej karierze więcej tortów niż kiedykolwiek widzieliście. Po pierwsze, trzeba odpowiednio pokroić biszkopty. A teraz ostrożnie wycinamy w nich równiutką dziurkę. Potem wystarczy skleić placki bitą śmietaną. Tylko spójrzcie, jak to apetycznie wygląda. I tak robimy warstwę za warstwą. A w środku ukryję prezent, który na pewno spodoba się Kate. Myślę, że dzięki temu wygram. Ważne, żeby moja niespodzianka była dobrze ukryta. Najlepiej zrobić to za grubą warstwą bitej śmietany. A teraz trzeba to wszyściutko wyrównać, żeby tort wyglądał jak należy. Spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Zostało go tylko udekorować za pomocą M&M'sów. Dzięki temu będzie jeszcze ładniejszy i oczywiście smaczniejszy. Moja wnuczka nie złapie się na takie tanie sztuczki typu nowy smartfon w cieście. Ona chce tylko piękny i pyszny tort na swoje urodziny. Właśnie to zamierzam dla niej zrobić. Najpierw trzeba zagnieść ciasto. Myślę, że każdy zna ten przepis. Jeśli nie, to uważnie obserwujcie moje ręce. Idealnie. Następnie trzeba dodać trochę kakao. Dzięki temu nasze przyszłe ciasto będzie miało przyjemny czekoladowy smak. I kolor też będzie miało czekoladowy. Patrz, Zak, widziałeś kiedyś bardziej czekoladowe ciasto? Ja też nie. To jest naprawdę super. Teraz trzeba upiec ten torcik. Tylko najpierw muszę się pozbyć ciasta z rąk. Babcia wpadła na świetny pomysł. Kate naprawdę uwielbia czekoladę. Może zrobię jej tort ze wszystkich batoników, które tak bardzo kocha. Otwieramy. I rzucamy wszystko na foremkę. To jakieś zbyt proste. Rzeczywiście. Nadszedł czas na piekarnik. Poczekaj na mnie, babciu. Zak, to jest piekarnik. Wstawimy do środka nasze ciasta. A jak to działa? A, chyba już wiem. Odejdź stąd, zrobię to sama. Spójrz, ustawiłeś na najwyższą temperaturę. Chyba nie chcesz zniszczyć piekarnika swoimi niezdarnymi ruchami. Dobra, gotowe. Spójrz, jaki fajny torcik mi wyszedł. Co za zapach. Kate nie da rady się temu oprzeć. Zobaczymy, co mi wyszło. No całkiem fajnie, ale zostawiłbym go jednak w piekarniku na dłużej. Aby ciasto lepiej się upiekło. Podkręcę też temperaturę. Babcia i tak już nie ma w pobliżu. Moje ciasto jest już gotowe. Mam nadzieję, że moja wnuczka będzie zadowolona z tego prezentu ode mnie. A teraz go ozdobimy. Najpierw naleję do szklanki gorącej wody. Bierzemy czekoladę i wkładamy ją do szklanki, tak żeby zrobiła się płynna. Teraz rozprowadzę czekoladę na babce. Właśnie w ten sposób. Oczywiście nie można zapomnieć o pysznej posypce. No dalej, tutaj, pospiesz się. O kurczę, zapomniałem o torcie. To straszne. Chyba troszkę przesadziłem. O nie. Ale wspaniale mi to wyszło. Kurczę, wszyscy mają takie piękne torty, a ja mam jakiś węgiel. Nie martw się, kochaniutki. Następnym razem ci się uda. Właśnie, wpadłem na świetny pomysł. Muszę zdobić tort, żeby jego zwęglony kolor nie rzucał się w oczy. Kurczę, to nie ma sensu, przegrałem. Nie płacz. Kate, smacznego. Wow, wszyscy na pewno bardzo się staraliście. Z wyjątkiem Zaka. Co to za rozgotowany kawałek czekolady? Czy to skórka z węgla drzewnego? Gotował go na ognisku? Dobra, spróbuję. Fuu! Nie wiedziałam, że można spaskudzić czekoladę. Idziemy dalej. Babciu, twoja babka wygląda bardzo, bardzo ładnie. Zobaczmy, czy jest tak dobra jak zwykle. A może nawet lepsza?
Tak, to jest ten smak. Uwielbiam twoje ciasta. Pozostaje zobaczyć, co przygotowała szefowa kuchni Tina. Założę się, że jej ciasto też jest całkiem dobre. O tak, naprawdę jest pyszne. Czekaj, co jest w środku? Ciekawe. Nikt jeszcze nie zrobił dla mnie tortu niespodzianki. Wow, to nowiutki iPhone. Tina, ja nawet nie mogłam o tym marzyć. Wyobraźcie sobie, jakie fajne zdjęcia będę mogła teraz robić. Ekstra. Ciekawe, jakie funkcje ma ten telefon. Dzięki, Tina. Wygrałaś. Ale fajnie. Wiedziałam, że mój talent zostanie doceniony. Tym razem przygotujcie dla mnie kanapkę. Chcę coś przekąsić. O, mogę to zrobić. Łatwizna. Spokojnie, Kate. Pamiętasz, ile kanapek ci zrobiłam? Zabierałaś je do szkoły. Oczywiście ze wszystkich kanapek wybierzesz te robione przez ukochaną babcię. Najpierw chleb włożę do tostera. Dzięki temu będzie gorący i o wiele smaczniejszy. Dalej dodam krem orzechowy. Tylko nie wiem, jak to otworzyć. Zak, pomożesz? Ojej, babciu, ten krem tak ładnie pachnie. Mogę spróbować? Jaki pyszny. Zak, co ty robisz? To do kanapek. Dobra, i tak nie dam rady zabrać ci tego kremu. Będę musiała zrobić coś zdrowszego dla Kate. Na przykład zrobię kanapkę z warzywami. Myślę, że jej się taka spodoba. Będzie miała ogórki, pomidory, sałatę. W zasadzie wszystko, co najzdrowsze. Tak, ale wcale nie jest to smaczne. Kate, nie martw się. Tym razem ja przygotuję ci najsmaczniejszą kanapeczkę. Przy okazji nie jest trudna do zrobienia. Najpierw trzeba zetrzeć troszkę sera. Pokażcie mi choć jedną osobę, która nie lubi sera. Takiej na bank nie ma. Jest to więc uniwersalny sposób na poczęstunek dla każdego. A teraz troszkę magii. Ser trzeba pokolorować barwnikiem spożywczym. Dzięki temu nabierze bardzo ładnego koloru. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz musimy pomalować każdy talerzyk z serem na inny kolor. Następnie musimy wyciąć serca z kromek chleba. To właśnie te kromki sprawiają, że kanapki są nie tylko smaczne, ale i śliczne. Na wierzchu trzeba ułożyć sery w tęczowy wzorek. A teraz nadszedł czas na upieczenie tych kanapeczek. Ojej, to są rzeczy, których nawet ja bym spróbowała. Oczywiście, ponieważ jestem mistrzynią w swoim fachu. Powstałe serduszka umieszczam na liściu kapusty. Wszystko gotowe. Ja też już prawie skończyłam. Dobra, zgadzam się z Tiną. Zdrowe kanapki nie smakują zbyt dobrze. Więc będę musiała dodać troszkę szynki. Pozwolę sobie również na dorzucenie keczupu. No, tak jest lepiej. Co za uczta! O, kanapki! Kurczę, wszyscy już je zrobili! A ja dałem się ponieść jedzeniu kremu orzechowego! I to właśnie on mnie uratuje! Ten krem jest taki pyszny... Ten krem jest taki pyszny, że po połączeniu z chlebem powstała kanapka nie będzie miała sobie równych! Dodam też banana! Ekstra! A żeby na chlebie pojawiła się apetyczna skórka, po prostu go troszkę przypiekę za pomocą żelazka! Czemu nie? Babciu, patrz, co wymyśliłem. No ciekawe. Tylko skąd się bierze ten zapach spalenizny? Zak, to twoje żelazko. O nie, jaki ja jestem niezdarny. Znowu przypaliłem sobie danie. Kurczę. Zak, musisz być bardziej ostrożny. Dobra, ale i tak mam szansę, żeby wygrać. Od czego by tu zacząć? Kurczę, Zak, znowu coś przypaliłeś. Co ty mi tu dajesz? Tego nie da się jeść. To obrzydliwe. Mogłeś się troszkę bardziej postarać. Nie, to nie jest dobre. Fu. Zobaczymy, czym babcia mnie zaskoczy. No to się nazywa kanapka. Jest naprawdę pyszniutka. A teraz muszę spróbować kanapek Tiny. Wow, jakie jaskrawe. No to ja rozumiem. Ojej!
W środku są wszystkie kolory tęczy. Super! Jakie to jest pyszne! Absolutnie je uwielbiam. Nadal jednak bardziej apetyczna jest dla mnie kanapeczka mojej babci. Sorry, Tina. Ura, no w końcu wygrałam! Mała Kate pokaże nam zaraz, na co ma ochotę. Wybiera oczywiście pizzę. Pora zaczynać. Wspaniale! Świetny wybór! Jestem mistrzem pizzy. Przygotuję ciasto na pizzę z najlepszych wyselekcjonowanych składników prosto z Włoch. Rozbijamy jajko. Wyrabiamy. I voilà! Idealne miękkie, niczym poduszka ciasto jest gotowe. Teraz je uformuję. Włoscy kucharze robią to wyłącznie rękami. Kręcę, kręcę. Najważniejsze, żeby nie upuścić ciasta na podłogę. No rozciągaj się. O kurczę, ale szef fajnie to zrobił. Ja też tak chcę. Ups, upuściłam je. Okej, nie wyszło mi z ciastem, ale z gumą na pewno mi wyjdzie. Zrobię z niej świetny spód do pizzy. Muszę tylko przerzuć jak najwięcej gumy. No i nadmucham wielkiego balona. Co to było? To jest specjalna metoda gotowania. Wszystko idzie zgodnie z planem. Lepię spód do pizzy. Co tam dalej? A teraz zetrę aromatyczny ser. To jak gra na skrzypcach. Okej, ser nie pasuje. Wezmę czekoladę. Zagram czekoladową symfonię dla mojej słodkiej pizzy. Gotowe. A co robi babcia? Babcia kroi pyszne pomidory do mojej pizzy. Pomidory? Nie, no mam coś lepszego. Żelki. Rozłożę je na wierzchu. Idealnie. Zostało tylko upiec. Wkładam pizzę do piekarnika i zapominam o niej na chwilę. Ja też już prawie skończyłam robić pizzę. Posypuję serem, nakładam sałatę i pomidora. Widzicie, co zrobiłam? To pizza w kształcie flagi Włoch. Niech się piecze. A ja kroję super cienkie plasterki salami na moją pizzę. I teraz soczyste pomidorki. Rany boskie, jakie aromatyczne i słodkie pomidory wyhodowałem. Wyciskam sos pomidorowy na spód pizzy. Dokładnie rozsmarowuję. Posypuję serem. I układam plasterki salami. Prawdziwi profesjonaliści robią to w ten sposób. Nie może zabraknąć też listków świeżej bazylii. I do pieca. Wow, babciu Mandy, wasze pizze wyglądają niesamowicie. Jak pachną. Mała Kate na pewno będzie zachwycona. Mandy, chyba masz jakiś problem ze swoją pizzą. Wygląda nie tak apetycznie jak wcześniej. Ale przecież liczy się smak, prawda? Szef idzie. Wow, szefie, jaka piękna i aromatyczna pizza. Jest idealna. No to co? Przechodzimy do degustacji. Wow, ale pychotki! Co to jest? Jak to może nazywać się pizzą? Brrr, okropność. A to wygląda bardzo ciekawie. Spróbuję. No niezła, ale szału nie ma. A ta? Wow, ser tak się ciągnie. No to ja rozumiem. Prawdziwa pizza prosto z Włoch. Zwycięstwo. Gratulacje, szefie, wygrałeś. Jesteś prawdziwym ekspertem od włoskiej pizzy. A teraz będziemy odkrywać kuchnię chińską. Zobaczmy, na co ma ochotę Kate. Drodzy widzowie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona kuchnia. O, tym razem chcę chiński makaron. Doskonale, teraz pokażę, czego nauczyłem się od chińskiego mistrza. A macie warzywa. O tak. Gotowe? Teraz wrzucam wszystko na patelnię, dodaję krewetki i troszkę oleju.
podpalam i smażę. Nie zapominajcie o tym, że jestem przede wszystkim szefem kuchni. Przystojny samuraj to tak tylko przy okazji. Ola Boga, chcesz nas wszystkich spalić? Ani mi się waż, nie pozwolę. Ajo! Wszystko pod kontrolą. Co za dzikuś z niego. Lepiej ostrożnie ugotuję warzywa i makaron w garnku. Chcę zrobić kolorowy makaron dla mojej małej gwiazdeczki. Chyba już gotowe, spójrzcie na to. Ale czegoś mi brakuje. No właśnie, pałeczek. Zawsze mam je przy sobie. Gotowe. Co ty na to, Mandy? Wiesz co, babciu, to wygląda troszkę nudno. Mam lepszy pomysł. Zaleję wrzątkiem makaron błyskawiczny. No i gotowe. Sekret genialnego dania jest prosty. Ojej, opakowanie się rozerwało. Jakie gorące! Muszę wziąć coś chłodnego. O, lody. Od razu lepiej. O tak, idealny makaron. Wrzucamy do pudełka. Z wierzchu dodajemy warzywa i krewetki. A teraz potrzebuję chińskich pałeczek bambusowych. Bierzemy wdech i... Aja! Gotowe. No to i one. Smacznego. Co mam zrobić? Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, lody. Zrobię z nich makaron. Przepuszczę je przez maszynkę do mielenia. To takie proste. Teraz poleję wszystko karmelem. I gotowe. Można podawać. No wow, Mandy, to jest odważne. Wszyscy gotowi? No to pora próbować. Ależ tu ciekawie. A co to ma być? Krewetki? Fuj, nienawidzę owoców morza. Bez nich będzie lepiej. Spróbuję. Jakiś taki dziwny smak. Nie, no nie podoba mi się to. O, a ten makaron wygląda na taki apetyczny i kolorowy. Spróbuję zielonego. Chwileczkę, czy czuję brokuły? O nie, warzywny makaron jest do bani. Cała nadzieja w ostatnim daniu. Aż się boję próbować. Co to jest? No dobra. Wow! To lody z karmelem. Pyszne, ale fajny pomysł. Mamy zwycięzcę. Zgadza się. Nie ma co się dziwić. Mandy wygrała. Jest najlepsza w kuchni chińskiej. Gratulujemy. A teraz spróbujecie swoich sił w kuchni amerykańskiej. Spójrzmy, co się wydarzy. Kate wybierze coś z propozycji. Przygotujcie się. Będzie to... burger! Nie ma problemu. Widzieliście ten kawałek mięsa? Zajmę się nim w mgnieniu oka. Gołymi rękami zrobię z niego mielone na kotleta. Teraz trzeba to mocno doprawić pieprzem. A teraz moja ulubiona część. Uklepywanie. Muszę mieć idealnie okrągłego kotleta. Oto i on. Teraz na patelnię. Smażę z obu stron do uzyskania chrupkiej skórki. Yeah! A to co? Niech pomyślę, jak zrobić idealny okrąg. O, wiem. Wezmę od wnuczki pokrywki od chipsów. Mają idealny kształt. Z ich pomocą uformuję porządnego kotleta. Odłożę to, co niepotrzebne i usmażę na patelni. Bułeczki muszą być posmarowane ketchupem. Właśnie tak. Wspaniale. Układam wszystkie składniki w odpowiedniej kolejności. Gotowe. Chyba o czymś zapomniałam. Racja! Amerykańska flaga. No, burger babci jest gotowy. No, ja mam tu świetną bułkę. Teraz ją rozkroję. Poleję sosem barbecue. Nałożę trochę sałaty. Nie będę oszczędzać. Dam cały pęczek. Kładę ogromnego kotleta.
A teraz cebula i pomidor. Pokroję je swoim przenikliwym wzrokiem. Mamy to! Wszystko polewam sosem i przykrywam świeżą, miękką bułeczką. Oto najlepszy burger w historii. Mój jest najlepszy. Co? Wszyscy już zrobili? A ja? Dobra, muszę natychmiast zrobić idealnego burgera. Bułka, sos, sałata, mrożony kotlet. Chwila, to nie pasuje. Gdzie moja ręka człowieka z żelaza? Do dzieła. Zaraz szybko to przygotuję. Idealnie. Teraz potrzebuję sera. Uwielbiam go. Jeden plasterek wystarczy? Na pewno nie wystarczy. Dam więcej. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Im więcej sera, tym lepiej. Trafiam nim prosto do celu. Super. Dobrze, można przykrywać bułeczką. O tak. Idealny cheeseburger gotowy. O nie! Mój burger! Mandy! Dobrze? Jestem spokojny? Chociaż nie! Co ty narobiłaś? Czas na degustację, ale te burgery wyglądają jakoś tak dziwnie. Nie byliście w Ameryce? Wiecie w ogóle, jak wygląda burger? Wyjaśnijcie mi to. Dobrze, jeden wygląda w miarę normalnie. Spróbuję. Dobrze, że babcia się postarała. Smakuje mi. Wygrałaś. Ja? Wygrałam? Hurra, dziękuję, wnuczko. Szefie kuchni, spokojnie. Następnym razem na pewno wygrasz. Najpierw chcę takie gofry. Co? A, gofry. Łatwizna. Uważajcie, nadchodzi wściekła gofrownica. Bu! Boicie się? Dobra, pora zaczynać. Wezmę miskę. Mąkę, mleko i jajka. Wsypuję mąkę do miski. Wbijam dwa jajka. Wlewam mleko. I teraz muszę to wszystko dobrze wymieszać trzepaczką. To jakiś staroświecki sposób. Mam tu profesjonalny mikser ręczny do ciasta. Składniki są te same. Mąka, mleko i oczywiście jajka. Zdejmuję pokrywkę i wrzucam wszystkie składniki do środka. Zamykam i porządnie mieszam. Wspaniale. Gotowe ciasto wlewam do gofrownicy. Patrzcie, jaki poręczny dozownik. A teraz przykryję naszego gofra drażetkami M&M's. Super. No i można piec. Wielkie mi rzeczy. I bez robota sobie poradzę. Nabieram ciasto chochlą i rozprowadzam na gofrownicy. Wcale gorzej mi nie wyszło. A oto mój dżemik. Wiśniowy. Oj. Słoik się nie otwiera. Myśl, babciu, myśl. Wiem. Taśma klejąca. Najpierw zakleję pokrywkę, a potem ją szarpnę. Ojej. Babcia ma swoje małe sztuczki. Teraz wezmę zakraplacz. Nabiorę dżemu. I ostrożnie nakapię na gofra. Jednie mi to wychodzi. Można piec. Oj, co to za hałas? A masz, a masz! Zaraz będę miała idealną ciasteczkową posypkę. Głośno, co? Przepraszam. Okej. Teraz potrzebuję Nutelli. Spróbuję.
jaka pyszna! No ile można się opychać słodyczami? A teraz ciasteczka Oreo i mleko. Mieszam je w słoiku z Nutellą. Zamykam. I porządnie wstrząsam. Tę masę wlewam do gofrownicy. Gotowe. Interesujące. O, mój gofr jest gotowy. Co za zapach. Czas przenieść go na talerz i zacząć dekorować. Zrobię wzór z syropu truskawkowego. Apetycznie. O, mój gofr też jest gotowy. Sprawdźmy. Dlaczego nie chce się odkleić? No dalej. Dorwę cię zaraz. Udało się. A teraz zrobię kolejnego. Wlewam ciasto i piekę. A co tam u babci? Oj, mój gofr też jest upieczony. Tak pięknie pachnie i jak apetycznie wygląda. Zostało go tylko posypać cukrem pudrem. Po prostu idealnie. O, drugi gofr gotowy. Teraz dodam bitą śmietanę do pierwszego. Dużo śmietany. I troszkę spróbuję. A teraz przykrywam jeden gofr drugim. I wkraczają czekoladki. Trzeba je tylko roztopić żelazkiem. Świetnie, płynna czekolada gotowa. A teraz zrobię czekoladowy znaczek. Najpierw mleczna czekolada. A teraz biała. Dzięki niej zrobię literki. Położę na górze i mój gofr gotowy. Piękny, prawda? Oj, wszyscy są gotowi? Jess, próbuj. Wow, jak tu dużo wszystkiego! Zacznę od tego. Oj, czemu tu jest coś takiego twardego? Czy to pestka? Prawie złamałam sobie ząb. Nie będę tego jadła. Teraz spróbuję tęczowego. Nieźle, smakuje mi. O, a co my tu mamy? Gofr Oreo. Jest to błędnie pyszny. To zdecydowany zwycięzca. Słyszałyście? Mój gofr wszystkich wykosił. Juhu! Dobrze, teraz chcę cake popsy. Dacie radę? Z łatwością. To zadanie dla mnie. Będę potrzebowała białej czekolady. Roztopię ją w garnku. Włączam ogień. I będę mieszać, żeby się nic nie przypaliło. No właśnie, tego potrzebuję. Wezmę twarożek. I przełożę go do miski. Teraz dodam czekoladę. I dobrze wymieszam mikserem. Wspaniale. A teraz trzeba włożyć to do rękawa cukierniczego. Wypełnię go po brzegi. Wspaniale. A teraz wycisnę to wszystko do foremek. Teraz przykryję drugą połówką. A do środka włożę patyczki. I można całość wstawiać do lodówki. Żeby porządnie zastygło. No i czekamy. Oto moje świeże owoce. Jest tu wiśnia, więc muszę jakoś pozbyć się pestki. Mam tu przecież broszkę. Użyję jej, żeby to wszystko wyjąć. O, to było proste. Teraz wyciągnę pestki z pozostałych wiśni. Świetnie.
Następnie roztopię czekoladę. Połamię ją, żeby było szybciej. No i o to mi chodziło. Oczywiście muszę to cały czas mieszać, żeby czekolada się nie przypaliła. A zamiast patyczków użyję moich drutów do dziergania. Na każdego z nich nadzieję wisienkę i zanurzę ją w czekoladzie. O, jak pięknie! Wspaniale! Jeśli potrzebne są patyczki, to wezmę je z Chupa Chupsów. Trzeba tylko je zjeść. A z tym sobie poradzę. A oto i Kinder Niespodzianki. Dokładnie to, czego potrzebuję. Zdejmę z nich folię. A patyczki są już gotowe. Teraz włożę je do czekoladowych jajek. No i moje cake popsy są prawie skończone. Muszę je tylko ozdobić. Dodam troszkę bitej śmietany z wierzchu. No i oczywiście moje ulubione syropki. Każdy przysmak będzie w innym kolorze. Co za super pomysł! Ekstra! Dobrze, myślę, że nadszedł czas, aby wyjąć krem z lodówki. Już czuję ten piękny zapach. Sprawdźmy. O tak, idealnie zastygły. Mam już gotowe dekoracje. Jess uwielbia księżniczki. Za pomocą woreczka cukierniczego zrobię piękny kremowy wzór. Teraz dodam cukrowe koraliki i przyczepię księżniczkę. Voilà! Wyszło mi 5 księżniczek. Wszystkie takie oryginalne i piękne. Co to za hałas? Miażdżenie orzechów gołymi rękami, to lubię! A teraz można udekorować moje smakołyki orzechową posypką. Proszę bardzo! Jess, czas na degustację. Wow, jak dużo wszystkiego! Zacznę od tych czekoladowych jajek. Jaki pyszny krem na wierzchu. Gryzę. Ojej, w środku jest zabawka. Co to? Jaki uroczy pierścionek z króliczkiem. To takie słodkie. Patrzcie, teraz mam całą kolekcję takich pierścionków. Będę nosić je wszystkie. Ale ze mnie modnisia. W porządku, zobaczmy, co przygotowała babcia. Jakie pyszne. I jeszcze kawałeczek. W środku jest wisienka, fajnie. A to co? To przecież księżniczki, uwielbiam je. Od której by tu zacząć? Mają takie piękne suknie. Niech będzie ta zielona. Spróbuję. Ojej, jaki delikatny i pyszny krem. Komu przyznać wygraną? Wszystko było takie dobre. Ale zwycięża szefowa kuchni. Księżniczki są zachwycające. Dziękuję za docenienie moich wysiłków.